Widziałeś kiedyś młodego paździocha? Młodego paździocha? No widziałem. Zdjęcia latają na grupce, na kiepscawce. Widziałem, czy innej, no. Że młody paździoch, w tym odcinku go nie będzie jak coś. Ale lipa. Kara Mustafa, za co ta kara? Nie wiem, ale jest kość jak łatołek. Właśnie mi się wydawało, że oglądaliśmy ten odcinek już, ale sprawdziłem na kanale i nie było Kara Mustafa niczego, ja nie wiem. To jest efekt Mandeli. Ja tam kanali, o to w telewizorze. Ale widzowie pisali, żeby obejrzeć właśnie. Kochane dzieci. Pewnie ten magister z telewizji. Kochamy dzieci? No. Że dorosłe, poważne ludzie, a w tej telewizji się jak świnie zachowują. No jak ty świnie? Dziwują, że wzrasta przestępczość wśród młodzieży. Nic się nie zmieniło jak coś. No. Cały czas takie gadanie. I Salomon nie naleje. I piweczko puste. No. I z pustego to Salomon nie naleje. Nic się nie zmienia. Zasrany Salomon. Nic się nie zmienia. Kochane dzieci, chcę wam opowiedzieć dzisiaj wielce pouczającą historię. Mnie to rozwala z bajki. A to jest czekaj, to jest Wałęsa czy jak? Nie. Nie. Podobny to ja strasznie. Nie, naprawdę? Nie. I zapragnąłem pójść do sklepiku. Aż kurwa muszę sprawdzić, kto to. Co? Wziąłem o. Ciepłą czapeczkę. Dla dzieci takie rzeczy. Wziąłem reklamóweczkę i idę. Patrzę. Tu sklepik zamknięty. Co się stało, myślę? Idę do drugiego sklepiku, ale drugi sklepik także zamknięty. No kurna, myślę, no co jest? I zapytałem sąsiada. Piorun, nie będę mówił jak. Co się stało? Co się dzieje? A sąsiad mówi do mnie, dzisiaj nie, z Andrzej Buszewicz? Sprawdzam właśnie. Chyba tak, ale kurwa, podobny. Tak mówię, co no jest? Cóż było cross. Robić? Wróciłem do domu i chcąc, nie chcąc, wypiłem herbatę. I wtedy właśnie pomyślałem, że ta niedziela może być niedzielą trzeźwości. Ale nie niedzielą tylko nie dla was, drogie dzieci, ale dla wszystkich. Dla waszych krewnych, dla rodziców, dla wszystkich. Dobrze, ludzi. Że Ferdek poszedł w tym momencie, bo tak. Rozwaliłby chyba ten telewizor. No, ale i tak za takie głupoty. Nie pijemy alkoholu. No nie, no to za głupoty tu. Jest dniem opowiadają. Bezalkoholowym. A księża wino szalne piją. No na przykład. Bardzo się cieszę. Bo z tego, co wiem, to ani wasi rodzice, ani wasi krewni, ani znajomi, ani wy, dzieci, za kołnierzyki nie wylewacie. What the fuck? Umawiamy się, że niedziela jest dniem bez alkoholu. A jeszcze, jeżeli możecie, co to za umowa? Też nie palcie papierosów. Dobrze, ale to tak między nami, to będzie taka cicha umowa. Co to jest za program, nie, kurwa? No. Nie wiem, no zawsze w kiepskich było, zawsze był taki program, to była jakaś parodia czegoś, więc pewnie taki był. Oho. No nie, co ona robi? Babka, kurde. Nie no, zbrodnia wojenna. No, się napaliła. Ale się rozpiliło tam. Wąsacz w telewizji coś powiedział głupiego i... Ale leje i bekę mam, patrz. Nie ma się jak to gazuje jej? Ale mało tam tego piwa jest jakoś, tak nie leciało w ogóle. Spienione same. Nie, babka! Klop się nam zatkał. A babka... No jeszcze Ferdek nie wie chyba, co się stało. O tych apostołach, babka. Jedz tajpica, apostołach... Nie, kończ kanalio, znam! No to właśnie to babka i wszystkie bajki zna. A znasz bajkę o selerze? Już czas umierać, nie babka. Żona pierze o selerze. Aha. No. To fajne. Cholera, coś... Przecież mnie w gardziołku zaschło, wie babka. No. I daj się piwa napić, babka. Przepraszam bardzo. Oj. Chyba się nie uda. Raz. Dwa. Trzy. Nie. Jest! Się cieszy, babka. Kanalia. Babka! Tak!
kanalio, wylałam wszystko do zlewu w ramach Dnia Trzeźwości. A, bez niedziela on do sklepu nie pójdzie sobie. No tak. Dlaczego nie pójdzie? A wtedy były otwarte. Wiesz, to teraz tak się mówi, że się nie pójdzie do sklepu. Wtedy były otwarte. Czy nie były? Nie. A wiesz, że we Wrocławiu? Wiesz, że we Wrocławiu jest prohibicja w nocy na alkohol i nie ma alkoholu? No, w Krakowie chyba też była, przynajmniej kiedyś, jak byłem. Wytyf była i nie można było kupić, no. W Warszawie tego nie ma. No w Warszawie nie. I się dziwiłem właśnie w Krakowie, że nie można było kupić. Mówię, co jest kurde? Noc jest kurde. Ale męczennik. No niestety, no. Jezus Maria. Panie Kartku, co się stało? Sąsiedzie kochany, no co się stało? Człowiekowi resuscytację trzeba robić. Browary! Ale co, browary? Browarek. 25 świeżuśkich browarów mi wylała, Jezus. Się popłakał. Jak 25? 3 mu wylała. Ktoś miał panu no właśnie, 25 3. browarów. No, pasożyt jeden, no. Gad przebrzydły jeden. A, teściowa pańska. Jak rozumiem, co? Dobrze pan rozumie. A młody boczek. W mordę jeża. No. To jest sprawa kryminalna. A jak nie, jak ta. A to nie jest taka scena, kurwa, też z jakiegoś obrazu? Taki, że był taki właśnie. A, taki, wiem, ten, o którym raz ci chodzi. No, chyba wiem. Krzywda ludzka, panie no. Paździoch, krzywda ludzka. Tam by sobie musiał takie jeszcze koszulkę rozpróć. Wylała mu 25 no właśnie. Dubiuszkich piw do zlewu, za nic. Że rozpruje. No przecież chłop jest we szoku. Jesteś pan w szoku? Jesteś pan w szoku. A nie widać? To jest poważna sprawa. To nastąpiło normalne zagarnięcie mienia prywatnego. No. Z zamachem na zdrowie psychofizyczne poszkodowanego. Panie, ja na pana miejscu. Ale lekarz specjalista. Do sądu. Tak jest, do sądu. Do sądu, panie Fertku. Zaraz, chwileczkę. Ja bym bardzo chętnie tego gada do sądu dał, ale o ile się nie mylę, to sąd teraz to są drogie rzeczy. No ba, no, musiałbyś se pan wynająć prawnika, a poza no, tym się nie opłaca chyba za te Ej, a to jeszcze są odcinki w tej klatce schodowej, nie? Takiej starej, co oni nagrywali normalnej. Że było, że w prawdziwym tym no, mieszkaniu No, tak to było wygląda, to jest inna klatka zupełnie. Chyba ta, ale nie wiem do którego było odcinka właśnie, że były te jeszcze na faktycznym mieszkaniu. Więc teraz strasznie dużo po TikToku mi lata kontentu skiepski. Wiem, bo ludzie teraz właśnie jeżdżą, tych, bo jest muzeum. To muzeum. Tam. Ale to muzeum to nie było dawno jakoś już? Nie, oni teraz to otworzyli, można tam pojechać. Tak? Muzeum Świata Według Mnie, bo już nie kręcą. A myślałem, teraz że... to jest taką muzeum. To... Tam można pójść. Aha. A jeszcze można pójść bo na wzgórze partyzantów na klatkę do Kiepskich. Też jest ta klatka. Da się tam łazić. Mustafa! Ja myślałem, że to jest na Świata 4, naprawdę. A zaraz, nie, nie takiej ulicy. Nie można by tak zrobić. Samosąd jakiś, no to tam nie by wyszło przecież, nie? Samosąd! Panie Fertku, to bardzo dobry pomysł. Dejmy na to samosąd. Ktoś napisał, że to jest ulica Podwale 67 we Wrocławiu. Tak, tak. Sąsiedzki. Tak jest. Bo wzgórze partyzantów jest jakby ten obszar tam. Żeńsko sąsiedzki samosąd. No patrz, tak jest. Kara Mustafa. Panowie. Widziałem nawet filmik, że babka tam wchodziła. Ja jestem zdania, że wszystko niestety się musi odbyć po sprawiedliwości. No i niestety zgodnie z prawem, prawda? No, więc ja myślę, że my teraz musimy wybrać, prawda, Wysoki Sąd Najwyższy oraz ten, żebym sobie zapomniał, jak się to nazywa, taka ławka w sądzie jest. Ławka w przysięgu. I ławkę przysięgu, no, tak jest. Ty, to tu no sklep to, z piwkami był niedaleko, przynajmniej teraz jest. Co stoi koło czerwaka. Jak zapatrzę, to podwale. To może być? Normalnie, schodzisz sobie ze sklep. Panie Boczek, pan jesteś za to odpowiedzialny, dobra? Tylko, że teraz, panowie, mamy problem.
Mamy problem. Kto będzie sędzią? Edzio. Żabka jest taka, taka złota żabka. Jest. To będzie się odbywać. No bo to z pańskim fulą. No to niemożliwe, że to jest to. Są tylko jakieś takie. W prawdziwym życiu takie bloki. No to co patrzę właśnie to, gdzie nagrywali. To jest takie strasznie. To jest to. A w ogóle ja widziałem filmik. Dobra, czekaj, rozpierdolimy ten odcinek trochę, ale pokażę ci. No wiem, bo ja tak patrzyłem se, kurwa, jak to wygląda. Odwiedzam, no. Xavier, witam was. Xavier tam był, Seven. Seven, Znajdujemy się na ćwiartki 3x4. No zobacz. No właśnie, no to tak ładnie te bloki wyglądały. To jest tutaj, o, to jest to wejście. Aha, faktycznie, a to w środku, dobra, bo na zewnątrz one wyglądały jakoś inaczej. Teraz przynajmniej na Street View. W tym bloku, mogę panów zaprowadzić. To drugie piętro, tam gdzie... Ale jaja. Wejdźmy do klatki. Wejdzie? O, wszedł. No i widzisz, to jest ta klatka, oni tu mieli jeden odcinek nawet kiedyś. Ferdek Kiepski. No nie, on się podpisał. O, doszedł się do tego, Ej, faktycznie, kurwa, była tak, faktycznie ta klatka była, o, no. Widzisz? No, faktycznie, ale jaja. Ale jaja. Fajne, co? No. 67. A pokaż wyżej, no dobra już. A to już jest nowy, no na tym, to jednak jest też na nowym, to nie jest ta klatka. Aha. Panie, nie mogę być ja, bo ja jestem normalnie, niestety, osoba poszkodowana, no. No to może Waldek. Przecież on na sądowaniu się zna. Waldek tyle jest razy synem, na kolegium stawał. No, panowie, Waldek nie, no przecież to jest dziedziczny imbecyl. Panie Pasio, przepraszam pana, wypraszam sobie, tylko nie dziedziczny, dobrze? Chciałem powiedzieć, tylko że jest małoletni. Imbecyl może być. Może być na przykład woźny. Woźny w sądzie to jest bardzo odpowiedzialna funkcja. Panie Arturze, otwórz pan drzwi. Przepraszam bardzo, panie Marianie, no jak widzę, że pan się na tym tak zna, no to może pan za przeproszenie. Proszę wpuścić świadka, coś tam. Świadek, coś tam. Może tak. Musimy obejrzeć ten sąd rodzinny, tak dalej, jak jest. Że nie za nic. Ale często, kurwa, było tak w tych, z tych, że faktycznie ten, kurwa, tak się kojarzy, ten strażnik się odbywał. Na ile będziemy sądzić pańską babkę? No panie, ja myślę... Coś tam wnosił do sprawy. To musi obejrzymy, jak będzie gdzieś sąd rodzinny, no, to obejrzymy. Dwie renty to musi być. A nawet ja sobie myślę, że to... Badam czy nie. No to jedna trzecia dla mnie i wchodzę w to. W imię sprawiedliwości społecznej. No dobra, ale przecież ona musi się jakoś bronić. Znaczy się adwokata musi mieć. Dupa tam adwokata, co pan pierdoły opowiada, panie Boczek. Przecież to jest takie babsko wyszczekane, że ona będzie szczekać i za siebie, i za adwokata. Nie potrzeba adwokata. A prokurator? No. Kto oskarżał będzie, no. Prokurator, tak. Prokurator jest potrzebny. No, Paździł by się nadał takiego prokuratora, no. Tak musi być ten prokurator, to musi być... Panowie, co? To musi być inteligent. To może... Edzio, listonosz. No. Normalnie se inteligentnie na poczcie pracuje, a pyskaty jest, że hej! Dobra! Se inteligentnie pracuje na poczcie. Dobra, no to panowie, wypijemy za niezawisłe koleżeńskie sądownictwo, dobra? No. Kurwa, czego oni nie robili? Panie, przepraszam. Sąd otwierają. Jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Proszę pana, pan musisz być, panie, twardy, rozumie pan? Twardy pan musi być. A nie miętki. Jak twardy? Jak sędzia Teksas! Ale jeszcze bardziej. Na razie, no manie, wszystkie państwo uprasza, żeby se wstało, bo będzie sąd naginał, no manie, a czy... Będzie potrzebnie, normalnie. Panie Paździo, szybciej pan. Normalnie przecież panu mówił, że na dysko dzisiaj idę, nie? Nie mogę szybciej. Prostata mnie boli. A w ogóle... To niech woźny zamknie ryj, bo go każe usunąć z sali. A ja jestem głodna, jeść mi się chce. Cisza! Kowadło. Jej koło zablokowali tam. Posiedzenie samosądu sąsiedzko-koleżeńskiego w sprawie numer jeden. To jest sprawie babki Rozalii Kiepskiej, która wylała zięciowi Kiepskiemu piwo do zlewu, czym naraziła go na wstrząs psychofizyczny i straty moralno-materialne. Panie Boczek, nie śpij pan. Przepraszam,
Zamyśliłem się, wysoki sędzie. Pominam pana, że ławka przysięgłych nie jest do spania, tylko do srania. Siedzenia. Tak jest, wysoki sędzie. Ale huśtawka przysięgła. Nie ma sprawy. No, to niech przemówi prokurator. Trzepak spod bloka wzięli. Wysoki sądzie, wszyscy wiemy, co się stało i proponuję najwyższy wymiar kary, to znaczy nie ma co gadać. Karę śmierci. Tak jest, ale przepraszam bardzo, albo zamianę na konfiskatę trzech rentów. No, na pewno, tak. A wy łobuzy jeden z drugim? Słuchajcie, ja wylałam piwo w ramach Dnia Trzeźwości dla dorosłych i dla dzieci. A w ogóle we wszystkich tych perukach wyglądacie jak ja wniosek... Co ona powiedziała? Śmiesznie wygląda. O szefa i ośmieszenie, kurde, to jest, babka. A ja to A ja się sobie podobam. Cicho! No. Jestem twardym sędzią. Najtwardszym z twardych twardzialistek z posady. Mówię wszem wobec, że jaj. Że w sądzie nie ma jaj! Jaj. Jo! Teraz... Z tą szczotką. Udaję się na naradę, a potem... Potem zobaczymy. Kara Mustafa. Ogłaszam 10 minut przerwy. Wali w to. No, teraz będzie 10 minutów na przerwę, tylko żeby mnie nie było minuty nawet więcej, bo no manie na disco idę dzisiaj, nie? No nie, panowie. Ja formalnie... Przerwa w sądzie. Trzeba się zastanowić, tak, obrady. To jest syn, a nie żaden sąd. Dokładnie. Chamstwem oskarżony jestem przerażony. Panowie, przepraszam bardzo, bo... Przepraszam, ja osobiście uważam, że tu się nie ma co pierdzielić, tylko po prostu skazać pasożyta i będzie koniec. Ale nie na śmierć. No, ja takiego wyroku nie ogłoszę. Jestem sędzią Teksasu. No to przepraszam, ale to można jej dać do wyboru, nie? Albo renta, albo... 25 lat ciężkich robót. Na drutach. O, jest. Tym ją załamiemy. Jak sobie posztrykuje przez 25 lat, to jej się odechce wyzywać kogoś od... No nie przeżyje 25 lat. No, albo porządnym ludziom wylewać piwko do zlewu, prawda? Panowie, w mordę jeża. Kara Mustafa. Kara Mustafa. Kara Mustafa. A teraz, drogie państwo, no ma nie te gest, nie? Bo se sąd idzie z wyrokiem i z prostotą. Z prostotą. No ma nie, nie? A teraz niech wszyscy klękną, bo odczytam wyrok. Nic się klękać tak przy takich rzeczach? Werdyktem niezawisłego samosądu koleżeńsko-sąsiedzkiego pierwszej instancji uznaje się babkę kiepską winną działania na szkodę materialną, moralną na rzecz Ferdynanda Kiepskiego, jej zięcia, i skazuje się ją na 25 lat więziennych ciężkich robót na drutach ze zmianą wyroku na zapłatę trzech rent. Sędzia Kalo! Nie ubliża najwyższej instancji, sędzia Kalo, bo dołożę jeszcze 10 lewatyw z octem winegre. Niech pośny wyprowadzi oskarżoną. Wyprowadzi, proszę. Będzie grypsować babka. Lecz z komuną! Żyje koziołek! Brawo! Żyje koziołek matołek. I co babka? I się babka doigrała, nie? No. Czasem było z tyrenty zapłacić, a teraz nie siedzieć w takim więźniu o zaoszczonym rygorze z lewatywą, nie? A w życiu, kanalie. Wolę tutaj siedzieć, jest, kurwa, niż zapłacić wam chociaż złotówkę. Tak. Babka, pokój, posiedzimy, nie? Pogadamy, nie? Aby się babka zdanie zmieniła, to wie ma pan, gdzie mnie szukać, nie? Tak, po moim trupie, ciociu jeden.
Ja kiedyś jeszcze stąd wyjdę i zaręczam ci, że zemszczę się straszliwie. I na tobie, i na twoim ojcu, tym kanalii, i na prostacie z Teksasu bez jaj. Ła. Babkę w piwnicy zamknęli w więzieniu. Pan Ferdynand Kiepski, jak się nie mylę. Zgadza się? No zgadza się, a co? Rajmund Kotek. Mieszkam pod siódmym. Bardzo mi miło. Chciałbym pan serdecznie pogratulować sprawnie przeprowadzonej akcji osadzenia własnej teściowej w miejscu, że tak powiem, od osobnie. Skąd oni o tym wiedzą, co transmitowane było na żywo? Proszę, żeby pan wiedział, to się wszystko odbyło, proszę pana, zgodnie z literą prawdy. Ale oczywiście, Kara Mustafa, jak to mówią. Tak jest, proszę pana, Kara Mustafa. Właśnie, chodzi o to, że ja mam podobną historię, znaczy mam babkę, tak jak pan, teściową. Tak. Mam gada, cholery kanał. I proszę pana, to jest złośliwe. Darmozjad. Proszę pana, nie bójmy się tego słowa. Darmozjad i tyle. Chciałbym pana prosić, tak, bym pan pomógł osadzić ją razem z pańską teściową w miejscu. No. Znaczy się w pierdlu normalnie, no mów pan po ludzku. No o to chodzi. Oczywiście. A to jest gang klipsujących babek. Proponuję 50 próbał. No, proszę pana, absolutnie oczywiście, ale wie pan co, bo za co pan ją straci ma zamiar skarżyć, bo wie pan co, u nas się wszystko, proszę pana, zgodnie z prawem musi być sąd, proszę pana. Pan, za co, pan? Psza cholera, proszę pana, to życie mi zatruje. Pan wie, że mi pluje do kapci. Nie. Że pana chowa mi pilot od telewizora, a w nocy wyżera wszystko z lodówki, a do tego jeszcze głośno, proszę pana. To bardzo głośno, puszcza gazy. Panie, to się żyć nie da. Proszę pana, to jest piekło normalne. Nie, no to tragedia. Panie, jak ja to dobrze piekło. Znam, proszę pana, jak ja to dobrze znam, no proszę pana, no ja się postaram panu pomóc, no, przepnę coś sędziemu, no, wie pan. Serdecznie dziękuję. Mam jeszcze takie małe pytanko. Tak. Kto będzie prowadził sprawę? To sędzia prostata. Ten prostata? Z Teksasu? Wspaniale, panie, ja słyszałem, że to jest największy twardziel. Proszę pana, to jest najtwardzielszy twardziel ze wszystkich twierdzieli, proszę pana. Wspaniale. Co? To ja lecę. Nie zawracam panu głowy. Będziemy w kontakcie. Twardziel z twardzieli. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry panu. Dzień. Pan Ferdynand Kiepski? No tak, albo co? Mój kolejny klient się zgłasza. Stefan Dzidziuś. Stefan Dzidziuś. Mi zawin. Proszę pana, jest taka sprawa. Słyszałem, że pan prowadzi zakład karny dla niegrzecznych babek. Ja mówię, oni zrobią gang grypsujących babek. No się też tak kojarzę. To na disco miał iść. No dalej, to idzie. To inny dzień. Kara Mustafa. Ile tych babek już posadziłem. To by było na tyle. Patrz pan, panie, panie. Ale jumpscare'a za chyba. Panie, wiesz pan, widzi mnie się tak normalnie, że my tych babków, to my dużo tu już dotyceli, to nie upchniemy. Zbudujemy nowe więzienie na 1000, a może nawet 10 000 babek. Tak se pan myśli? Aj, panie, no panie, tak na pana se patrzę, popatruję, nie? I tak mi się zdaje, że panu to się to sędziom bycie to musi podobać, nie? No pewnie. A co się ma nie podoba? Wzbudzam powszechny szacunek wśród mężczyzn i strach wśród emerytów. Ustępują mi miejsca do warzywniaka i w tramwaju, no, a poza tym nieźle się zarabia w imię sprawiedliwości społecznej. Prostata! Cisza! Cisza! Albo co z Gredzie jeden? Z Gredzie. Waldek. One grypsują. Najgorzej, panu, ja wiem,
wczoraj normalnie widział, jak oni sobie takim, wiesz pan, takim drutem, nie? Do szydełkowego robienia na wewełnie na drucie, normalnie oni sobie dziary robiły. No kurczę. Waldus, chyba mamy do czynienia z jakąś więzienną subkulturą. Drutem szydełkowałem. Normalnie, a bo to są te, jak to mówią te, wiesz pan, git babki. Normalnie. Git babki. Ciemnej cieli siedzą jak anioł git babeczki. Wzorki se dziergają i inne kropeczki. Kręć się, kręć szydełko, kurna jego mać. Jak chcesz mieć szaliczek, to dolara płać. I refa, fafa, elegancki wzorek masz, Paulinko. Git jest git. Ale dziergnij mi coś jeszcze. Ale co? Może bałwanka jakiego? Albo myszkę Miki. No, bałwanka to ty masz na plecach, a myszkę Miki masz na brzuchu. Normalne dziary w imieniu. Jakąś sentencję. Ale jaką? No, na przykład starość nie radość, śmierć nie wesele. Basi. Ale dziernij mi do tego jeszcze jakiegoś smerfa. Ładnie, no nie? Motyla noga. Git jest. Nie no, dziewczynki, tak dalej być nie może, no. Jak długo można dziergać i robić na druto? No, do usranej śmierci. No tak, sama ale... mówiłaś. No, no tak, ale teraz mam inny plan. Dajcie mi to. Zwijamy stąd. Ale jak? Przecież jesteśmy pod kluczem. No ja zrobiłam rewolwer z mydła. Sterroryzuję dziecia, motyla noga i ich żyje wolność. A jak chcieć nie da się sterroryzować? Rewolwer z mydła. Nakopiemy tu motyla noga i niech żyje wolność. Nie żyje! Tutaj je łapie jeden. Otwieraj kratę, albo rozwalę ci ten tu chmur, jak to nie robisz. Nie ma zmydła. Rewolwer zmydła. A teraz do środka. Trzeba go zakneblować, bo się będzie dalej. Też pomyślałam. Mam takie kropelki, że po nich będzie spał jak niemowlę. No już. No, też do końca, do dna. Ja nie mogę, bo się zwymiotuję. Co oni tam dali? To będę zamach. Musiała odstrzelić ci ten durny łeb. Wybieraj. Ale kropelki w klasę powaliły w sekundę. Cicho, gnoju. To jest skandal. Normalny skandal. Ja się męczę, wydaję wyroki. Od samego walenia młotkiem ręka mnie rozbiora, a ten... No, wypuszcza te kryminalistki na wolność. Ale co miałem robić, panie Paździerz, jak mnie one wzięły, zterroryzowały, no manie bronią, no manie tak imię tych kroplów dolały nas, panie, jeszcze, co mnie się pani, to normalnie do tej pory to mnie tak mgli, tak mnie zjedzie. Nie, ale panowie, ja kurde, jednego po prostu, mnie się to wpalenie mnie, przecież jakże one mogły, za przeproszeniem uciec, jak ja żem cały czas klucze miał od tego pomieszczenia, no. Bo ja to wiem, bo one to są normalnie bardzo, one są dobrze zorganizowane. Normalnie one se tym. Zorganizowana grupa przestępcza łapek. I porynnie na dół normalnie. Nie, panowie, to jest poważna sprawa. Mamy do czynienia z niebezpiecznym gangiem. Czy tu siedział w mieszkaniu? Panowie, kurde. Przepraszam bardzo, ale ja nie będę tam ryzykował życiem. Panowie, ja dzwonię po policję. No tak. I co to da? No masz pan rację, panie. Nie! Dobre! Ja dzwonię po wojsko. Panowie, niech one przyjeżdżają. Po wojsko, kurde. 5 gwiazdek już mają babki. Popadłeś tam, bo ten normalnie Borewicz coś tam on mówi w tej telewizji. Borewicz. Drodzy państwo, wydaje mi się, że praworządność w naszym kraju przeżywa ostry kryzys. Do znanych formacji przestępczych, takich jak Pruszków czy Wołomin i znanej wam tej ruskiej ośmiornicy dołączył nowy, bardzo groźny gang.
W tej zbrodniczej organizacji jest Rosalia Kiepska, pseudonim Matołek. Dokonała bardzo wielu zuchwałych napadów na sklepy ze słodyczami. Oskarżona jest także o nielegalne robienie na drutach. Ktokolwiek wie, gdzie ukrywa się oskarżona Rosalia. Ferdek, kanalio jedna. Jeżeli mnie teraz widzisz, to zapamiętaj jedno. Kara Mustafa. No i skończyło się babki sranie, jak to mówią.